że Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty. I jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony i będziesz miał obfite życie tu na ziemi. I gdy umrzesz, pójdziesz do nieba. I to jest najważniejsza rzecz, którą kiedykolwiek usłyszałeś w swoim życiu. I ja Cię błogosławię i życzę Ci, żeby przypominały Ci się te słowa za każdym razem. Nie, on nie mówi. Pani Boże, on mówi co innego. To jakoś źle rozumiałem. Okej, rozumiem. Od dziecka mi to wpajane. Zgadza się. Punkt. Potrzebujesz uznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Tak Bóg to urządził właśnie, że trzeba wziąć i się ukorzyć, zgwałcić umysł, uwierzyć w to, że Bóg stał się człowiekiem. Po prostu uwierzyć w to, że Bóg stał się człowiekiem. Poszedł na krzyż, zmartwychwstał i pokonał śmierć. I uczyni Go swoim Panem i Zbawicielem. Jak to... I On żywiot. On przyszedł na tę ziemię, żeby ty mógł pouczyć spasienie. Tego, który zmarł za mnie, oddał życie za mnie i oddał życie za Ciebie. Poznałam Go osobiście, ponieważ odważyłam się zawołać do Niego jako osoby. Nie w sposób religijny, nie wyuczono modlitwę. To jest bardzo dobra informacja, a z drugiej strony bardzo zła. Bardzo zła, bo dzisiaj jesteś w grzechu, czyli w błędzie, oddzielony od nieba. Przyszedł na tą ziemię, skażoną grzechem, żeby za Ciebie umrzeć, żebyś Ty mógł żyć, żebyś Ty był zbawiony, żebyś Ty był święty, żebyś swoją wieczność spędził z Nim. Bóg nie brzydził się zejść na ziemię w ludzkiej postaci. Bóg się nie brzydził. On po prostu poszedł na krzyż. Żaden Kryszna, żaden Budda, żaden nikt. To tylko Jezus. Dzisiaj jestem dla Ciebie dotykanym Chrystusem. Dzisiaj dzięki moim słowom możesz być zbawiony, jeśli uwierzysz. Taka kiedyś byłam. Niszczyłam człowieka, dlatego że sama byłam w sobie wyniszczona. Jezus żyje! On mieszka we mnie! Jeżeli na coś chorujesz, jeżeli masz czymkolwiek problem, przyjdź! Będę się o Ciebie modlić! Diabeł musi zgiąć kolano na imię Jezus! Przyjdź! Jeżeli uwierzysz w to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty, tak naprawdę, a nie tylko, a nie na niby. Jeżeli uwierzysz w to, co zrobił Jezus, naprawdę uwierzysz w swoim sercu, nie będziesz bezmyślnie wykonywał religijnych rytuałów, które są popularne w tym kraju, ale jeżeli uwierzysz w głębi swojego serca, że Jezus umarł za Ciebie i zmartwychwstał. Jeżeli uznasz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony i będziesz czekał na Jego powrót z radością, ekscytacją. Te słowa, chłopaki, dźwięczą w Waszych uszach. Niech życzę Wam, żeby każdego dnia Wam się przypominało to, co usłyszałeś teraz.